Bóg od początku świata zawsze okazywał ludziom cierpliwość, którzy błądzili. W lekcji studiowaliśmy o czasach Noego i tej cierpliwości miał bardzo dużo, a zwłaszcza przez te 120 lat, kiedy Noe budował arkę. I Pan Bóg upominał ludzi wielokrotnie przez proroków starotestamentowych, Jeremiasza, Izajasza. I Pan Bóg mówi w pewnym momencie, leczyłem Izraela, ale no bardzo się nie dał uleczyć. Mówi w księdze Izajasza, wybudowałem winnicę piękną, ogrodziłem płotem, postawiłem mur, postawiłem wieżę. I później zadaje takie pytanie, cóż jeszcze mogłem uczynić dla tego ludu, a mój lud mnie nie słucha. I Pan Jezus w Ewangeliach dał wiele przykładów w swych przypowieściach, które obrazują stan starego Izraela i tego także i za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Jaki był wtedy stan duchowieństwa i można powiedzieć ludu, że często przypowieść o bogaczu Łazarzu, to też możemy powiedzieć, że ta przypowieść obrazuje też jakby dwie grupy ludzi. Bogacz to ówczesne duchowieństwo, natomiast biedak ten prosty lud, Łazarz ten prosty lud, który czerpał właśnie te szczątki, te okruchy z tego stołu Słowa Bożego, które tylko spadały na ziemię. To też Pan Jezus kiedyś ze smutkiem stwierdził, kiedy przechodził okoliczne krainy i przypatrywał się temu ludowi, powiedział, że są jak owce nie mające pasterza. Przypowieść o człowieku, który nasadził właśnie winnicę, wydzierżawił wieśniakom, odjechał na dłuższy czas. Później po czasie posłał swoich sług, aby odebrali pewne korzyści, pewne plony. Zostali pobici, zelżeni. Kogo obrazują ci słudzy? Proroków tych, którzy zostali posłani do właśnie tego narodu, aby ich upominać. I tak jak wiemy, znamy historie biblijne, że wielu tych proroków, Jeremiasz, przypłacili tę służbę życiem. Dlatego to jest ważne, żeby właśnie słuchać się głos Boży. Później powiedział ten Pan tej winnicy, którą wynajął, no pośle mojego syna. No syna, jak już zobaczył, to już na pewno go uszanują. Jak wiemy, jak się to skończyło, pomyśleli w sercu swoim, skoro to jest dziedzic wszystkiego, no to zabijemy go i wtedy dziedzictwo będzie nasze. I także ani nawet syna nie uszanowali. I uporczywe zamykanie się na głos Boży, na ten głos, który do czasów Chrystusa był do nich przemawiany przez 4000 lat, doprowadził do tego, że po prostu stali się w jakimś sensie jako naród odporny na głos Boży. Doprowadziło to do tego, że zostali później oddani na 70 lat do niewoli babilońskiej, a w ostateczności zakończyło się tym, że nie przyjęli Pana Jezusa jako swojego Mesjasza. Dlaczego tak było? Apostoł Paweł wielokrotnie zarzucał zborom w Koryncie, że dlaczego tak myślicie, bo jesteście cieleśni. Oni też właśnie tak ówcześni duchowieństwo myślało cieleśnie, bo oni sobie w swoich wyobraźniach inaczej wyobrażali Mesjasza. Że to będzie ktoś naprawdę wielki, że pierwszą jako wizytę złoży, to złoży, prawda, w świątyni, wśród ówczesnych, można powiedzieć, hierarchów duchowieństwa i że wkręci się w tą elitę, że będzie po prostu ich człowiekiem, a tymczasem Pan Jezus wolał ze swoją Ewangelią pójść do zwykłego
prostego ludu. Oni tak patrzyli, jak czasem panny i kawalerzy patrzą na swoich potencjalnych przyszłych mężów czy żony, czy tam narzeczonych. Często patrzą, że o, żeby był wysoki, ładna prezencja, zęby jak koń. Często tak słyszę, prawda, z dziewczyn. A na te cechy, prawda, żeby tam cechy charakteru, czy tam dobroć, czy jakaś ta, prawda, cierpliwość, takie te cechy, o których Słowo Boże mówi, mniej zwraca się uwagi. Potem często tak te małżeństwa się kończą. Czy mężczyźni też patrzą na niewiasty po prostu tym okiem takim obrazowo, że to często liczy się tylko to, co na zewnątrz, że była piękna, ładna. A tak jak to tutaj mówił kiedyś brat kaznodzieja Cieślar, może nie jest to jakaś reguła, że kobieta czym piękniejsza jest, tym bardziej niebezpieczna. Nie wiem, co chciał przez to powiedzieć, ale chyba chciał przez to powiedzieć, że jest właśnie może taka później dużo sobie może o siebie myśleć i to często nas stwarza wiele problemów właśnie w współżyciu, w życiu małżeńskim. I doprowadziło to do tego, że właśnie ta pycha, ta zarozumiałość ówczesnego duchowieństwa, że nie przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako swojego Mesjasza. Odstępstwo, mimo to, że byli ostrzegani, tak daleko poszło, że Jerozolima, jak i świątynia została w 70 roku po Chrystusie zniszczona przez wojska rzymskie, przez legiona Tytusa, którzy po prostu zniszczyli, można powiedzieć, świątynię. Doszczętnie spełniły się słowa Pana Jezusa, że kiedy wskazali na to budowlę apostołowie, że jaka to piękna budowla, Pan Jezus powiedział, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. I pierwszy męczennik Szczepan też powiedział na krótko przed swoim, kiedy został ukamieniowany, że wy zawsze sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu. Może jeszcze wspomnę jedną postać ze Starego Testamentu, który też stopniowo zamykał głos, swoje serce na głos Boży. Był to król Saul, który w początkach, kiedy objął swoją władzę w Izraelu, został królem, no to był Bogu wierny, był Bogu posłuszny do pewnego momentu, kiedy stał się już Bogu nieposłusznym, kiedy nie uczynił tak, jak Bóg nakazał, kiedy Pan Bóg nakazał wyniszczyć Amalekitów. On jednak nie wykonał polecenia Bożego. Wiemy, o co chodzi, nie będziemy się w to zagłębiać. I król, który kazał w Izraelu, kiedy objął władzę, wyniszczyć wszystkich czarnoksiężników, wróżbitów, wszystkich magów, którzy interesowali się właśnie takimi różnymi okultyzmami, kazał ich wyniszczyć, a później do tego stopnia upadł, że sam udał się do wróżki w Endor, aby mu przepowiedziała przyszłość, aby wskrzesiła z martwych proroka Samuela, gdyż wiemy, że Samuel był wtedy takim człowiekiem, prorokiem, który często doradzał królom, królowi. Chciał się go właśnie zapytać i to było właśnie jednym z jego wielkich grzechów. Więc tu widzimy, jak stopniowe uleganie grzechowi, lekceważenie słów Bożych, jak może człowieka zaślepić, zatwardzić jego serce i od tego momentu Saul już po prostu staczał się w dół. Słowo Boże mówi, że Pan Bóg mu już nie odpowiadał ani na święte losy, ani na jego prośby. Pan Bóg już po prostu się od niego odwrócił. Następna postać, nie był to Izraelita, które się po prostu też omówimy. Był to faraon. Dzisiaj też troszkę napomknęliśmy właśnie czasy Mojżesza, za czasów Mojżesza. Bóg jest suwerenny w swoich decyzjach. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział i tam 35, 39 werset. Tam jest tak powiedziane, że pomsta do mnie należy, ja oddam
ja pozbawiam życia, ja darzę życiem, z ręki mojej nie zdoła się nikt wyrwać. A apostoł Paweł jakby dodaje jeszcze do tego, że straszna to jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Prawda? Biblia mówi, że Bóg jest wierny w swoim obietnicom. Jedna z nich, dana Abrahamowi, brzmiała. Jest to zapisane w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam 13-14 werset, znane teksty. Wiedz to, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie i będą w ziemi, które do nich należeć nie będzie. Będą tam niewolnikami, będą ich ciemiężyć przez 400 lat, lecz ja osądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. Także plagi egipskie, które przyszły, miały właśnie jakby wymusić i dać tą odpłatę za te udręki, za to wszystko, co oni musieli znosić w ziemi egipskiej, za właśnie za to morderstwo, za okrucieństwa, za ucisk, a wreszcie za śmierć wszystkich synów pierworodnych, którzy wiemy, że został wydany dekret, kiedy Mojżesz był jeszcze dzieckiem, że wszystkich dzieci ci męskiej mają być zniszczone. Ale Mojżesz dzięki opatrzności Bożej tak się los potoczył, że został ocalony i mało tego jeszcze został wychowywany na dworze króla, na dworze faraona. I Pan Bóg, aby wyzwolić lud swój z tej niewoli, musiał zesłać plagi. Pierwsze wysłał Mojżesza, prawda, aby poszedł przed faraona i poprosił o to, aby ten lud został wypuszczony. Oczywiście faraon, butny człowiek, nie uczynił tego. Mimo że tak przestudujemy pewne plagi i tam jest w Słowie też Bożym powiedziane, druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 12 werset. I co tam Pan Bóg powiedział? W kogo miały głównie uderzyć te plagi? Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 12 werset. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystkie pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. Więc widzimy, że te plagi miały być skierowane po to, aby dokonać sądu nad tymi bogami Egiptu. Więc przestudujemy może te plagi, które właśnie zostały tam skierowane, które Bóg zesłał i jakie bóstwa przez te plagi zostały po prostu wykazana ich bezsilność, ich po prostu niemoc względem wielkiego Boga Izraela Jahwe. Pierwsza plaga była, woda zamieniła się w krew. No, naukowcy to tłumaczyli, że niby tam było dużo sinic, że te sinice po prostu ginęły, obumierały i woda zaczęła się zamieniać w kolor czerwony z tych glonów i że po prostu wyglądała jak krew. Ale wiemy, co Biblia na temu mówi, że to właśnie Bóg uderzył w Boga Nilu o imieniem Hapi. Prawda? Happy to tak dzisiaj się mówi, jak ktoś jest taki rozweselony, o to on jest cały happy czy happy, prawda? Czyli, że to był Bóg, który miał opiekę, miał pod opieką Nil, bo Nil był tak jak w Indiach święta rzeka Ganges, był uważany za rzekę, która właściwie żywiła Egipt, że rozlewiska Nilu tam właśnie uprawiano wiele tych rzeczy, prawda, ziarno czy zboża, które później były jako pożywienie dla Egipcjan. Głównie właśnie tam
było to miejsce, gdzie ludzie właśnie siali i tam z tego Egiptu czerpał swoje pożywienie. Druga plaga to była plaga żab. To też naukowcy tłumaczyli, że po prostu przez to, że ta woda była tak czerwona, że kijanki zaczęły szybko przekształcać się w żaby i te żaby wychodziły na ląd i ginęły i powodowało to, prawda, nieprzyjemne zapachy. Nieprzyjemne zapachy, ale plaga ta była wymierzona w boginie płodności Haket. Wiemy, że tam w tym czasach to od każdej rzeczy był Bóg. Zresztą dzisiaj w naszym kościele powszechnych też tak jest, prawda, że od każdej rzeczy jest jakiś patron. Nawet Matka Boża też jest pod wiele, ma bardzo dużo postaci, prawda, Zielna, Częstochowska, Ostrobramska, Szkapleżna. Właśnie bardzo dużo tych przymiotników o każdej dolegliwości, od każdej niemalże boleści jest jakiś święty czy jakiś patron. Ale choćby jak ci naukowcy właśnie chcieli to udowodniać, to te plagi nie dotykały w większości ziemi, gdzie był naród izraelski, czyli ziemi Goszen. Trzecia plaga to była plaga komarów, która miała być jakby następstwem poprzednich plag, ale ona godziła w Boga o imieniu Hek. Hek to był, można powiedzieć, Bóg, który także był w magii, Bogiem jakby tam magii, bo Egipcjanie wszelkie decyzje swoje uzależniali od magii. I wszędzie na dworach, czy czytamy na dworze babilońskim, byli magowie, satrapowie. Było tych różnych takich wróżbitów, którzy częstokroć i król zazwyczaj ich się radził odnośnie pewnych różnych rzeczy państwa, czy politycznych, czy wielu innych. Ale później, kiedy już te plagi tak zaczęły się nasilać, to czytamy w drugiej Mojżeszowym 8 werset, druga Mojżeszowa, 8 rozdział, 19 werset, że sami już później stwierdzili, że w tym jest palec Boży, prawda? Sami stwierdzili, że w tym jest jednak jakiś palec Boży. Czy my interesujemy się jakimiś wróżbami? Ja myślę, że my jako lud Boży chyba nie, ale wielu ludzi kupuje gazety, różne rzeczy, żeby tylko przeczytać horoskop. Jest masę właśnie, dużo właśnie ludzi, którzy się reklamują, czy to na łamach prasy, na łamach gazet, rzekomo, którzy mogą przepowiedzieć jakąś przyszłość, jakąś prawdę. A wiemy, że Słowo Boże mówi nam, że z takimi ludźmi nie należy mieć nic do czynienia. A każdy, kto się takich ludzi radził, to w Izraelu był wytracany, prawda? Dlatego jest to ważne, abyśmy nie ulegali właśnie tym trendom świeckim i nie radzili się takich rzeczy. Piąta plaga to było wyginięcie bydła. Spowodowana przez, też mówią naukowcy, przez owady, że tam było już tyle tych nieczystości z tych żab, że po prostu te owady były zarażone różnymi chorobami, a że wiemy, że owady lubią kręcić się koło krów, koło, prawda, bydła, więc kąsały te zwierzęta i te zwierzęta ginęły. Ale wiemy, że Pan Bóg chciał uderzyć w kogo? A w świętego byka Apisa, prawda? Że Egipcjanie właśnie przywiązywali dużą wagę do zwierząt, były zwierzęta święte, które były właśnie też w tych pogaństwie ofiarowane na różne ofiary. No i ten właśnie Bóg Apis był przedstawiony w postaci byka i do dzisiejszego czasu jeszcze tam wśród piramid leży właśnie, jest ta postać tego byka z głową lwa i także przeciwki bogini Hathor przyobrażonej pod postacią krowy. Ale ta plaga, jak widzimy, że została wymierzona także w to bóstwo egipskie i też miała wykazać tu pewną bezsilność, bezradność wobec tego, co Bóg czyni tam w tej ziemi egipskiej.
No bo tam ówcześni ci kapłani, ci mędrcy, ci bagowie, no to mówili, że wmawiali prostym ludziom, że to bóstwo po prostu wszystko może, że oni są wszystko w stanie dla tego narodu uczynić, egipskiego. Po prostu ci magowie, już też astronomia była daleko posunięta, że mogli obliczać zaćmienia słońca różne i wykorzystywali to też, mówiąc, wpajając ludowi, że to jest gniew bogów, że to po prostu nawet słońce się odwróciło od nich. I to wiązało się, prawda, z tym, aby podporządkować sobie właśnie naród egipski. Szósta plaga to była plaga gradu. Grad, choć jest częstym zjawiskiem tam na tych terenach za Jordanu, właśnie tam Egiptu, Arabii, jest tam częstym zjawiskiem. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze pracowałem w GES-ie, to przychodziły arbuzy z Egiptu, były pięknie zapakowane w takich koszach, w słomę i często były na tych arbuzach takie plamki, takie dołki. Tam kierownik mówi, że to jest właśnie od gradu, bo że tam często grad występuje w tym Egipcie. Ale ta plaga miała pozbawić, prawda, kapłanów i cały Egipt wszelkich złudzeń, że to już po prostu coś jest, że ci bogowie już tak naprawdę coś tak z tymi bogami egipskimi jest, że nie są w stanie temu wszystkiemu zapobiec. Siódma plaga. Szarańcze. Szarańcze też często nawiedzały tamte ziemie. Też właśnie te tereny, gdzie tam Egipt, podobnie jak ten grad. No ktoś powie, że szarańcze tam były, przylatywały i odlatywały, przylatywały, niszczyły tam, prawda, zwłaszcza szarańcze niszczyły plony. Ale Słowo Boże mówi, druga Mojżeszowa 10:14. Drugiej Mojżeszowej, 10 rozdział, 14 wiersz, tam pisze, że tak wielkiej szarańczy jeszcze nigdy nie było, ani potem będzie. Ta plaga była skierowana przeciwko Serapisowi. Tak ten Bóg się nazywał, Bóg świata. Ósma plaga, plaga ciemności. Naukowcy tłumaczą, że mogła być wybuchem wulkanu na jednym z wysp na Morzu Śródziemnym. To jednak ta plaga nie dotknęła ziemi Goszen, prawda? Skoro by to był dym czy pył unoszący się, no, to by nie było tamy, żeby tam do ziemi Goszen nie dotarł, tylko też by tam właśnie dotarł. I tak tłumaczyli naukowcy, że ten dym unosił się na dużej wysokości i że przysłonił światło po prostu słoneczne. Ale przez tę plagę Pan Bóg uderzył właśnie w Boga Słońca, którego też bardzo czczono i do dzisiaj też chrześcijaństwo czci Dzień Słońca i w Rzymie, w starym żytnym Rzymie też czczono Boga Słońca, który nazywał się Ra. Już dziewiąta plaga to już była ta plaga, prawda, ostatecznia, plaga, prawda, w której najbardziej dotknęła Faraona. Ale też może nie z powodu utraty syna, ale ze względu na jego pozycję w Egipcie. Egipcjanie wierzyli, że Faraon jest jakby jedynym pośrednikiem między światem ludzi a światem bogów. Zamiast sam, w zasadzie to sam był wynoszony do rangi bóstwa. A skoro taki Faraon, który, prawda, był jakby bogiem, nie mógł spowodować to, żeby uratować swojego syna, no to jak mógł uratować Egipt? Jak mógł po prostu zawrócić te plagi, skoro nie był w stanie uratować swojego cennego, swojego dziecka jedynego? To jak mógł pomóc Egiptowi, skoro był bezsilny w tym wszystkim? Wszyscy urzędnicy i cały Egipt mówili do niego, wypuść tych ludzi, aby służyli Bogu Jahwe, swemu Bogu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie? Ten tekst jest zapisany w drugiej Mojżeszowej, 10 rozdział, 7 werset. Ale Faraon został nieugięty.
I takie pytanie możemy zadać, czy to Bóg spowodował, że serce faraona było zatwardziałe. Chociaż Bóg zapowiedział, że go znieczuli, że znieczuli jego serce. Jest to tekst zapisany w 2 Mojżeszowej, 7 rozdział, 3 werset. Ale zanim do tego doszło, faraon z pogardą odniósł się do Boga, a nawet rzucił Bogu wyzwanie. Kto jest Jahwe? Któż to jest ten Jahwe, którego miałbym słuchać głosu jego i wypuścić Izraela? Boga Jahwe nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Więc tu widzimy jawne wyzwanie, nawet rzucił samemu Bogu. Według Słowa Bożego każdy, kto nie zważa na głos Boży, na wezwanie, aby się odwrócić od zła, zatwardza serce swoje. Bo Bóg wielokrotnie do ludzi przemawia. To nie jest tak, że takie rzeczy po prostu się dzieją od tak zaraz. Często ludzie właśnie jakby ten głos Boży w sobie tłumią. To jest tak jak często jak z hałasem, prawda? Czasem jak się znajdziemy gdzieś w miejscu, ja na przykład jak byłem, przeprowadziłem się do Cieszyna, to tak myślałem, no jak ja to wytrzymię, że skoro te samochody przed domem jeżdżą cały czas, ten hałas. No ale się przyzwyczaiłem i teraz prawie tak jakby tego nie było. A z grzechem też to jest. Z początku ten grzech nas dręczy, gwambi, nawet w sumieniach nas się tak jakoś niedobrze czujemy. Ale po czasie już tak to serce się nam uodparnia. Że to, co kiedyś dla nas było wielkim grzechem, gryzło nasze sumienie, staje się po prostu taką normalnością. Dlatego Job też mówi, że Pan Bóg człowieka ostrzega. I przeczytajmy 33 rozdział Księgi Hioba. I tam 14-19 werset. Że Bóg nie jest tak, że Bóg działa tak spontanicznie, ale zawsze człowieka ostrzega. Księga Hioba, 33 rozdział, 14-19 werset i później jeszcze 29 i 30. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi, a oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Jeszcze 29-30 werset. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby odwieźć jego duszę z grobu i oświecić światłem żyjących. Więc tu Job wyraźnie stwierdza, księdza Joba, że Pan Bóg po prostu zawsze człowieka upomina, ostrzega, aby się odwrócił od złej drogi i właśnie oświecony został tym światłem żyjących. A my tak często lubimy odkładać pewne decyzje, ja to wiem po siebie. Jeżeli tak coś odkładamy, to później, a to nie zrobię dzisiaj, to sobie jutro zrobię. A czym więcej odkładamy, to tym bardziej nam się tego nie chce. Zbiera, potem się nam tego nie chce. Później jak to wykonujemy, to sobie tak powiemy, a mogłem to jednak wczoraj zrobić, bo dzisiaj się już tak okoliczności potoczyły, że dzisiaj to już tak naprawdę tego też już nie mam czasu zrobić jeszcze więcej. Mniej czasu mam, niż bym wczoraj miał na to. Więc to jest bardzo ważne, tak słowo, bo też mówi, że dzisiaj właśnie, tak to mówi to przysłowie, że co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. I Słowo Boże też mówi, że dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, abyśmy nie zatwardzali tych serc naszych. Abyśmy właśnie odpowiadali na ten głos Boży, bo jeżeli będziemy zamykać nasze serca na głos Boży, to nasze serca stają się coraz bardziej odporne na ten głos. A
czy Bóg ma upodobanie w śmierci człowieka? Czy Bóg chce, aby człowiek zginął? Czy Bóg po prostu tak czyni, czy to życie nasze tak czyni, aby je przywieźć do śmierci? Nie, Bóg zawsze wyciąga rękę i zawsze człowieka ratuje. Tak samo Faraon też miał możliwość, aby zawrócić ze złej drogi. Dopiero po tym wszystkim, właśnie po tych plagach, Pan Bóg, Słowo Boże mówi, że spotęgował jakby ten upór Faraona. Jest to powiedziane w 2 Mojżeszowym, 8 rozdział i tam 15 werset 32. Lecz Pan Bóg właśnie ten upór jego jakby, Faraon się jeszcze bardziej zaciął w tym wszystkim, w tym uporze. Jeżeli my się tak zacinamy na to wszystko, jeżeli po prostu stajemy się tacy odporni w tym, to pochodzimy, można powiedzieć, podchodzimy do, później do wszystkiego lekceważąco. A nie ma nic gorszego jak człowiek, który wszystko lekceważy. Jeżeli lekceważymy jakieś drobne rzeczy, to później będziemy i lekceważyć Boga, i lekceważyć Boże przesłanie, lekceważyć Boże Słowo. I to staje się tym, że stajemy się zatwardziałe, że nasze serce staje się po prostu nieczułe na głos Boży, że nasze serce jest obojętne na głos Boży, że my po prostu nie dostrzegamy w tym wszystkim zła. Bogu nie ma upodobania w śmierci grzesznika. I tutaj, jak było na wstępie, brat czytał ten tekst, że Bóg chce, aby każdy człowiek się odwrócił. Apostoł Paweł mówi jakby podobne myśli w tym swój tekst, że Pan Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale chce, aby wszyscy doszli do znajomości prawdy. Ale kiedy człowiek trwa w uporze, no to co Pan Bóg może zrobić? I apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to też i żąć będzie. Ja tak osobiście znam parę takich ludzi, tu nawet z Wisły, którzy właśnie zlekceważyli głos Boży, zlekceważyli Słowo Boże i ich życie po prostu nie potoczyło się, tak można powiedzieć, za dobrze. Tak powiedziałem, Faraon do pierwszej, piątej plagi miał jeszcze sposobność się zawrócić z tej drogi, wypuścić Izraela, wypuścić Hebrajczyków, ale nie usłuchał Mojżesza, który był reprezentantem Boga, ani nie usłuchał swoich doradców, ani nie usłuchał ludu egipskiego, którzy go ostrzegali, że Egipt ginie, ani swojego sumienia, bo jego sumienie już zostało zagłuszone przez po prostu uporczywy opór. To nie było tak, że on był taki, się stał. Ten człowiek, ten Faraon już był po prostu zły. Bo Biblia mówi, i kiedy już nastali przywódcy, którzy nie znali Józefa, dopóki Józef żył w Egipcie, był tym namiestnikiem, to Izrael się miał dobrze, prawda? Miał przywileje, byli narodem takim, dostali bardzo dobrą ziemię, ziemia Goszen, bardzo dobra ziemia. Ale gdy Józef umarł, to Izraelu to zaczęło się psuć do tego stopnia, że stali się niewolnikami. Byli traktowani po prostu w tych czasach, to nawet ludzie niewolnicy byli gorzej traktowani niż dzisiaj zwierzęta. To dzisiaj zwierzęta są lepiej traktowane, jak wtedy byli traktowani ludzie, a zwłaszcza niewolnicy. No i później po tej pladze, kiedy to zostało po prostu pierworodni unicestwieni, to kazał wyjść Izraelitom, że mogą wyjść z dobytkiem, ale później się mu też coś jeszcze odmieniło, znowu po prostu te cechy niedobre się uaktywniły, że znowu postanowił co? No gonić ich, prawda? Znowu chciał ich zawrócić z powrotem do Egiptu. A za tym wszystkim kto chciał? Kto wpływał na umysł Faraona? Szatan, prawda, bo mu zależało, aby naród Boży zniszczyć, aby unicestwić, aby już tam zostali w tej niewoli i aby zostali po prostu unicestwieni. Czy prędzej, czy później by to nastąpiło, jeżeli by tam właśnie
zostali. Dlatego jest ważne, bo dzisiaj w tym czasie żyjemy, prawda, w trudnym czasie, naprawdę w trudnym, gdy tak śledzimy wydarzenia, jakie się dzieją na świecie, jeszcze dzisiaj związane, prawda, z tą pandemią, z tym wszystkim. Dużo właśnie wypadków się dzieje na drogach. Słyszymy, tutaj zginęła rodzina, dzieci, tu tam po prostu dziecko 13-letnie zasztyletowało swoich rodziców i swoje rodzeństwo. I naprawdę żyjemy w bardzo trudnym czasie. Dlaczego? Bądźmy czuli na głos Boży. A czy Pan Bóg wiele żąda od człowieka? Nie, prorok mówi, abyśmy pokornie chodzili przed Jego obliczem, wypełniali prawo, wypełniali bratną miłość. Czy to jest tak wiele? No dla grzesznika to może jest wiele, a myślę, że my jako ludzie wierzący, myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że jesteśmy ludem Bożym, to wypełnianie tych słów Bożych jest dla nas, prawda, radością i przywilejem. Abyśmy razem kiedyś wspólnie dotarli do tej wspaniałej ojczyzny, abyśmy razem wspólnie mogli tam być, ale będzie to wtedy jedynie możliwe, kiedy będziemy się trzymać śladu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A On zna swoje owce, a one idą gdziekolwiek On idzie, a On je nazywa z imienia, prawda? Pan Jezus zna wszystkich nas i nazywa nas z imienia. I czy wyzna nasze imię, tak jak to mówi ta nasza z jednych pieśni, zabrzmi głos anielskiej trąby i tam później jest w refrenie, tam i moje imię wyzna Zbawca mój. Niechby Pan sprawił, aby nasze serca były otwarte, abyśmy nie zamykali się na głos Boży, abyśmy nie byli właśnie ludźmi twardego karku, ale abyśmy odpowiadali na głos Boży, aby nasze imiona zostały właśnie wyznane i zapisane w księgach żywota. Amen.